Witam na kanale Kaktusy mrozoodporne. Mamy 7 maja, a przed wami są siewki, hybryd kaktusów, które wysiałem bodajże w połowie lutego. W pierwszej części filmu zobaczycie oczywiście, co tam robiłem. Siewki rosną sobie całkiem nieźle. Kilkukrotnie dostały lekką dawkę nawozu. Ale ponieważ coraz cieplejsze dni się zbliżają i na podłożu zaobserwowałem lekkie glony, zamierzam je przepikować wcześniej niż planowałem. W poprzednim filmie mówiłem, że mam zamiar to zrobić w lecie lub w połowie lata, ale niestety metoda wysiewu w tej kółwecie spowodowała, że zauważyłem oprócz ładnych korzeni też ładne glony. Także zależy mi na tym, żeby ich nie stracić, i będę przepikowywał je już do docelowego podłoża. Zobaczmy, jak wyglądają czyste gatunkowo kaktusy. A przed Wami druga kuweta z czystymi gatunkowo kaktusami. Czyste, mam na myśli, że nie zostały zhybrydyzowane. Czy to przeze mnie, czy to przez jakiegoś innego hodowcę. E, podobna sytuacja. Owszem, e, podłoże jest fajnie widoczne w takim pojemniku, ale gdzieś zauważyłem, pojawiają się pierwsze glony. A już po połowie maja ma być na tyle ciepło, że obawiam się, że będzie ich wysyp. Także zamierzam je przepikować już do docelowego podłoża. No, i będę już je uprawiał, tak jak zwykłe inne kaktusy. Oczywiście, po przepikowaniu, no nie będą stały na razie na bezpośrednim słońcu, no tylko po prostu gdzieś w zacienionym miejscu. Ok, śledźcie dalej ten film, zobaczymy, co z niego wyjdzie. 26 czerwca, jesteśmy ponad miesiąc po przepikowaniu. A tak wyglądają siewki które już w większości podjęły wzrost. Owszem będą jakieś jeszcze pojedyncze które wypadły ale jestem całkiem zadowolony z efektu. Może gdzieś w tej doniczce więcej wypadło no ale że tak powiem trudno. Niektóre siewki są ciaśniej, niektóre rzadziej to zależnie od tego ile ich było i tak naprawdę, jak wygodniej mogłem to zrobić. One są już przepikowane do docelowego podłoża i przypuszczam, że będą w nim rosły przez najbliższe 2 lata. Siewki oczywiście już podlewamy normalnie. Stoją na parapecie, jak widzicie, dość słonecznym, ale nie przez cały czas. Słońce tu operuje mniej więcej przez jakieś 2-3 godziny. Jest to wschodnia strona, więc nie wygrzewają się non stop i w dalszej części dnia po prostu jest tu cień, więc spokojnie mogą sobie rosnąć, ukorzeniać się. I to jest najważniejsze, żeby w pierwszym okresie nie stawiać ich bezpośrednio na słońce. Trochę przysiadły, ale widzimy, że w większości mają się dobrze i tak naprawdę czekamy co będzie dalej. Ok, dzięki za oglądanie. Wasze lajki i subskrypcje pomagają rozwijać się kanałowi. Mam nadzieję, że Wam się podobało takie kręcenie co się dzieje z siewkami mniej więcej taki rozstrzał czasowy. Na pewno dziś wrzucę jeszcze, co będzie dalej, jeśli chodzi o te siewki w okresie czy jesiennym czy przyszłym roku. Jak widzieliście, dużo tych roślin gdzieś tam w tunelu jest, no i część z nich jest owszem z moich wysiewów. Zawsze mniej więcej te siewki no, na początku rosną i jest wszystko fajnie, jest ich dużo, no ale jak później zobaczycie, jeśli chodzi o rośliny takie typowo mrozoodporne, no to życie pokazuje na ile to są mocne rośliny. Jak potrafią sobie poradzić w tym okresie najtrudniejszym dla nich, czyli zimy, i przeżyją tylko najsilniejsze. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia, i cześć.